Obrona wiary w obliczu współczesnych herezji to jest coś, co powinna robić stolica apostolska, co powinien robić papież i powinni robić biskupi. Niestety nader często robią to świeccy. Zapraszam na rozmowę z prezesem wydawnictwa Freedom, Tomaszem Starą. Paweł Chmielewski PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam szanowni państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem pan Tomasz Stala z wydawnictwa Freedom. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać dzisiaj przede wszystkim o najnowszej publikacji wydawnictwa Freedom, Obrona wiary w obliczu współczesnych herezji książka naprawdę mocna, mówiąca przede wszystkim o kryzysie wokół adhortacji apostolskiej Amoris Leticia, papieża Franciszka. Wiele ciekawych artykułów, wiele ciekawych interwencji, także kardynałów świeckich, tutaj jest zebranych. Rzecz niezwykle cenna w tej dobie, cały czas. Poszerzającego się chaosu. Jeszcze kilka tygodni temu, pewnie Państwo pamiętają, pisaliśmy i mówiliśmy właśnie o tym, co się w roku Amoris Letizia dzieje, a dobrze się wcale nie dzieje. Także w Kościele Katolickim w Polsce ten chaos się powiększa, więc świetnie, że takie publikacje są i wyjaśniają właśnie o co chodzi, tak naprawdę, w tej sprawie rozwodników w Nowych Związkach i nie tylko. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja na początku zachęcam Państwa zarówno do tego, żeby sięgać po publikacje wydawnictwa Freedom, takie właśnie jak ta książka, a także, żeby oczywiście wspierać nasz kanał, to można robić tak, jak jest rozpisane pod tym nagraniem. Bez tego wsparcia nas po prostu nie będzie, a jak nas nie będzie, to będzie mniej katolickich treści w internecie, a więcej treści lewackich. Jeżeli chcą Państwo, żeby jednak te katolickie dalej w internecie były, to o to wsparcie oczywiście proszę. A przechodząc już do naszej rozmowy, jak to jest, Panie Tomaszu, że papież Franciszek jest na okładce na tytuł o Herezji? Ja opisałem krótko tę książkę na swoim profilu facebookowym i niektórzy komentatorzy pytali, w jakiej roli występuje. Tu na okładce papież Franciszek, to znaczy w roli tego, który tropi herezje tak jak papież powinien i je nie stara się zniszczyć, czy raczej w roli tego, który wprost przeciwnie jakoś dopuszcza, żeby te herezje były, albo nawet je rozdmuchuje? Jak to wygląda? Jest to bardzo przykre i symptomatyczne, właśnie tak jak pisał arcybiskup Wigano we wstępie do tej książki. To ogólnie książka, publikacja, która ukazała się w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych. I to jest pierwszy tom. My rozbiliśmy to na dwa tomy, ponieważ jest to wielka kniha. Chcieliśmy zdążyć jeszcze przed świętami zaprezentować naszym czytelnikom chociaż część tej publikacji obszernej. Arcybiskup Wigano we wstępie do, do niej napisał, że jeszcze 80 lat temu byłoby to nie do pomyślenia, że świeccy czy kardynałowie biskupi będą napominali papieża, żeby był katolikiem. Tak się niestety w tym momencie stało, jeśli chodzi o to słowo Herezja. Odnosi się to przede wszystkim do tego synowskiego napomnienia w sprawie szerzenia Herezji, czyli drugiego dokumentu, który jest w tej pierwszej części jakby takim fundamentem, w pierwszym tomie fundamentem, podstawą tej książki, gdzie szerokie grono księży, biskupów świeckich. Napisało do, napisało do papieża Franciszka to korekcjo filialis, po to, żeby zaprzestał szerzenia herezji, czyli de facto, żeby przestał być heretykiem. A więc ta rola papieża w tej książce jest dosyć jednoznacznie przedstawiona. I mówił pan tutaj o tym, że jest ich to korekcio filialis tutaj zawarte, ale chyba najwięcej miejsca jednak zajmują dubia, słynne dubia czterech kardynałów, które zostały do papieża wysłane krótko po tym, jak ten kryzys wokół Amoris Leticja wybuchł, a na które żadnej odpowiedzi nie było. Może pan ma jakąś wiedzę, aby taka odpowiedź była? Wydaje się, że chyba ciągle papież milczy w sprawie tych słynnych dubiów. No tak, to zadaniem papieża, przynajmniej tak mi się wydaje jako osoby świeckiej i tego jaki ca przez wieki prezentował kościół i nauczanie Jezusa Chrystusa było tak tak nie nie. Natomiast w momencie w którym wiadomo, nie powinny, ale mogą pojawić się nieostre sformułowania, które wierni mogą różnie interpretować, to obowiązkiem, obowiązkiem głowy kościoła jest rozwiać wątpliwości. Aha, no teraz nie wiemy czy w prawo czy w lewo, tak? ale w jaki sposób określić się i dookreślić, czy osoby pozostające w ponownych związkach rozwodnicy mogą przyjmować komunię świętą, bo z Amoris Leticja wynika, że w pewnych szczególnych przypadkach one mogą być jednak nie z własnej winy w tej sytuacji, jednak to nie jest grzech śmiertelny, tylko ciężki powszedni i raczej mogą, prawda? Dlatego kardynałowie Berg, Kafara, Brandt-Miller i Meissner zareagowali, wysłali te... Wysłali te dubia do, do, do papieża Franciszka. No, pozostały bez odpowiedzi i postanowili je opublikować, czyli dać do publicznej wiadomości. Czy słusznie? Wydaje mi się, że tak. Ta książka Obrona wiary w obliczu współczesnej Herezji jest ważnym dokumentem epoki, że w momencie, kiedy kościół się chwiał i przeżywał głęboki kryzys, było jakieś grono sprawiedliwych, grono, grono świeckich, którym zależało na tym, żeby ta nauka kościoła pozostała nieskalana. I to jest właśnie o tym ta książka, tak? Że ludzie nie milczeli, Ha, choć spotykały ich reperkusje, tak jak osobom, które podpisały synowskie napomnienie w sprawie szerzenia heresji. Wiele osób podpisywało, ale wycofywało swe podpisy. To byli profesorowie, uczeni księża, którym po prostu publiczne konsekwencje groziły: usuwanie z katedr, rele relegowanie z parafii czy inne negatywne konsekwencje, żeby zamilczeli tę sytuację. Redaktorzy tej książki, panowie Lamont i Pierantoni, nie tylko się ograniczyli do tego, żeby zebrać różnego rodzaju dokumenty epoki, jak się pan wyraził, ale zamieścili tutaj także zupełnie szereg nowych artykułów, wcześniej niepublikowanych na potrzeby tej książki, albo takich, które gdzieś się pojawiały w internecie, gdzieś zaginęły w całym tym gąszczu, a naprawdę kilka ciekawych rzeczy. Jedna z nich, to jest artykuł, pozwolę sobie otworzyć, żeby nie pomylić nazwiska autora, pan dr Michael Cirilla pisze um, artykuł na temat moralnej zasadności publicznego napominania

Papieża. Wydaje mi się, że to jest coś, czego w Polsce naprawdę dzisiaj brakuje, bo cały czas, nie wiem jakie pan ma zdania, ale chyba dominuje w polskiej mainstreamowej prasie katolickiej, że jak papież coś powie, cokolwiek by nie powiedział, to cicho, trzeba to wszystko akceptować. Może trochę takie pokłosie jeszcze długiego pontyfikatu Jana Pawła II, ale przecież tak nie jest, przecież tak, że papież może być napominany i jak dowodzi autor Michael Searle w tym artykule, niekoniecznie tylko przez kardynałów biskupów, ale nawet przez osoby świeckie po prostu na mocy sakramentu. Atramamentu bierzmowania. No tak, jest to, jest to chyba oczywista oczywistość, że. O, nie wydaje mi się, by to była oczywista oczywistość, właśnie. <grytanie> Tak, przynajmniej dla nas, że w momencie, w którym ktoś błądzi i nie wypowiada się jak z tak, czyli całą mocą swojej władzy i wiedzy kościelnej, to może popełnić błąd. Może popełnić błąd, którym my powinniśmy jako wierni. Nawet ci najmniejsi, do czego tak zachęca teraz opisywany przez pana szeroko ten synod, tak? który, który się, droga synodalna, która się rozpoczęła. I to jest właśnie to, czym powinien czym powinien zająć się kościół w tym momencie. Nie, nie szerokim wprowadzaniem. Erozji kościoła, tylko wyprostowaniem tych rzeczy, które teraz się nagromadziły i nawarstwiły, bo przecież Amoris Letizia to jest dopiero początek, tak? To po drodze był jeszcze później wizyta figurki mamy, luter na ołtarzu, tak tu jest wiele rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w kościele, i od tego powinno się zacząć jego naprawę, a nie od, od zupełnie innych czynności. Tak to rzeczywiście wygląda, bo ten chaos jest wielowarstwowy, nie tylko Amoris Laetitia, ale to jest jednak taki początek, powiedziałbym mi punkt dosyć centralny, dlatego cieszę się, że taka publikacja, która to właśnie szeroko omawia, w Polsce się ukazała. Zanim jeszcze do innych kwestii, także tych tematów synodalnych, jakby trochę wokół tej książki, to jedno pytanie, taka jedna uwaga, prośba o pewną ocenę, bo tutaj też pojawił się w tej książce ciekawy artykuł samego Claudio Pierantoniego, więc jednego z tych redaktorów książki, który pokazuje, że sprawa pontyfikatu papieża Franciszka sprawa Amoris i Leticia doprowadziła do praktycznego, bardzo dużego zbliżenia wśród katolików, których on określa jako tradycjonalistycznych i konserwatywnych. Tradycjonalistycznych, czyli tych, którzy uważają, że w Kościele dzieje się dosyć źle, a oni są w mniejszości, bo większość dzisiaj w Kościele jest już modernistyczna, a konserwatywnych, czyli tych, którzy myśleli, że jednak jest jeszcze w miarę dobrze, nawet jeżeli jest dużo złych rzeczy, to jakoś jeszcze ta główna część Kościoła idzie w dobrym kierunku. Według Piera no dzisiaj już te obie te frakcje się w dużej mierze pogodziły, widząc po prostu, jak, jak głęboko te zmiany zachodzą. Mam takie wrażenie, że w Polsce jeszcze tak do końca nie jest, że właśnie ta polska mainstreamowa prasa ciągle się katolicka, ciągle jeszcze jest w takim śnie, w takiej łódzie dobrego konserwatyzmu. Czy ten sen w pańskiej ocenie zostanie kiedyś przerwany? Bo taka książka właśnie mogłaby być dobrym, dobrym budzikiem dla polskich konserwatystów, którzy śpią i nie za bardzo chcą dostrzegać różnego rodzaju zagrożenia. No właśnie, bardzo mi się też podobało, to rozróżnienie na konserwatystów i tradycjonalistów, bo tutaj pokazuje, jak istotny jest punkt odniesienia, co dla jednej i drugiej grupy jest punktem odniesienia. Ten nasz polski e, kremówkowy katolicyzm, do którego odnosi się cały dzisiejszy kościół, prawda? Jan Pawlizm. E, nie powinien być punktem odniesienia, prawda? Ponieważ ilość rzeczy negatywnych za pontyfikantu Jana Pawła II, które się zdarzyły, to mówiąc przede wszystkim, mam na myśli chociażby to spotkanie, gdzie był całowany Koran, tak? Ale wszystko zależy od tego punktu odniesienia. Czy odwołujemy się do przedsoborowej tradycji nauczania kościoła, doktorów kościoła całej historii i magisterium, czy odwołujemy się do tego, co reprezentował właśnie już wczesno-posoborowy, możemy tak to nazwać, antykomunistyczny, tak? bo to jest, wydaje mi się, że to jest punkt odniesienia naszych, naszych biskupów, naszych, naszych tutaj zarządców kościelnych, osób związanych. I moim zdaniem taki sojusz, który powstał, co stwierdził Pier czyli katolików i tradycjonalistów, jest możliwy, ale tylko w pewnych punktach, bo tak naprawdę my dążymy do czegoś innego. No właśnie, zwłaszcza gdy idzie o kwestię oceny drugiego soboru Watykańskiego, tutaj cały czas są bardzo poważne różnice, to znaczy, czy sam sobór jest czemuś winny, czy raczej tylko jego interpretacja, ale myślę, że tego tematu tutaj nie rozstrzygniemy, zbyt rozległy, zbyt złożony. Jedno w takim razie innego rodzaju pytanie, bo mówił pan na początku, że papież powinien mówić tak, tak, nie, nie. Bardzo jasno. W sprawie Amoris Leticja tego niewątpliwie zabrakło. A co z polskimi biskupami, bo mamy przecież od kilku lat w Polsce wytyczne duszpasterskie do Amoris Leticja. Które jak wiemy początkowo miały zupełnie inny charakter niż taki, jaki został w końcu opublikowany, nie była tam bardzo poważna wojna w episkopacie o to, jak to ma wyglądać także się włączała anuncjatura apostolska, ale to zostawmy, w każdym razie te wytyczne też nie są zbyt jasne. Nie, można powiedzieć, że jeżeli wytyczne polskiego episkopatu czytałoby się w ręku z familiari z konsorcją Jana Pawła II, to wszystko jest dobrze, ale gdyby czytać się za Moris Leticia, a więcej jeszcze z listem papieża do biskupów z Argentyny, to wtedy już tak dobrze nie jest, czy także w Polsce, w polskim Kościele. W przepowiadaniu polskich biskupów nie brakuje dzisiaj tej ewangelicznej jasności i prostoty. Och, no to z tym mamy problem od, od dawien dawna, można powiedzieć. Tutaj poruszę tematy: kwestie szczepionek i moralności, moralności, tego w jaki sposób one powstały. Tak? Bo dla wielu moich znajomych państwowców, tak, mówią, że jeśli to jest przyjęcie konieczne takiej szczepionki, ma to ochronić naszą ludność przed śmiercią to okej, okay ale ona powstała niegodnie, tak? I tu jest problem, i tu powinien wypowiedzieć się Kościół, a tutaj, a tutaj linia gazet kościelnych, czyli gościa niedzielnego i niedzieli jest jednoznaczna, tak? Ba, sam Watykan publikował przecież informację, że no, jeśli, jeśli te szczepionki powstały z linii abortowanych komórek, no to generalnie nie powinno się, ale jak coś to można. I biskupi u nas wypowiedzieli się w podobnym tonie, więc tutaj inaczej, jeśli Ryba psuje się od głowy, prawda? Więc jeśli my nie mamy, mamy kiepskie nauczanie i właśnie takie dwuznaczne na górze, no to wiadomo, że ta interpretacja będzie różna w diecezji włocławskiej, będzie różna w, diecezji, w archidiecezji częstochowskiej. Będą inne interesy tych biskupów i inne chęci co nam pokazało te, ten dokument Traditionis tak pokazanie się w jak najlepszym świetle przed mocodawcami, bo być może jakiś, jakaś purpura czeka na, na, na tu konkretne osoby i wtedy trzeba się wykazać. Więc, więc ja myślę, że dużym problemem, dużym problemem Polskiego Kościoła i biskupów jest to, że oni odcięli się troszeczkę od rzeczywistości, co też mówią szeregowi księża. No, ja prowadząc wydawnictwo, Katolickie, ale też księgarnie, do której do której zagląda duża ilość księży kontestuje to, księży diecezjalnych mówi, że no biskupa się widzi raz w roku, tak czy dwa razy do roku, a tak naprawdę to są maszynkami do zbierania pieniędzy, zamkniętymi w swoich pałacach, którzy żyją w zupełnie innej wiedzy. Samo to, um, ostatni dokument um, odnośnie apostazji i rezygnacji z nauki religii. No przecież jeśli popełnia się cały czas te same błędy, to nie można spodziewać się innych rezultatów, tak? A tutaj oni, nie wiem, próbują cały czas mówić, że może rzeczywiście to, co wyprawiał arcybiskup Ryś, to jest słuszne, no bo przecież dużo ludzi przyszło i nie wiążą tego, i nie korelują tego zdarzenia z licznymi aktami apostazji, czy, czy, czy wypisywania się z lekcji religii, czy ogólnie odrzucenia wiary katolickiej. Ten kryzys jest w polskim kościele na pewno widoczny. Podoba mi się ta analogia, którą pan przedstawił między kwestią szczepionek a Moris-Leticja. Czy trochę tak przecież jest? Mamy konkretne nauczanie kościoła, gdy idzie o rozwodników w nowych związkach, ale papież Franciszek je próbuje zmieniać, rzuca na niepewną pewną mgłę, daje pewną niejasność. Tak samo jest ze szczepionkami. Mamy jednak sprzed wielu lat także dobre dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, wychodzące jeszcze spod pióra kardynała Ratzingera. Ostatnio też mieliśmy dokument Kongregacji Nauki Wiary w ubiegłym roku w sprawie tych szczepionek, ale potem w praktyce jest zupełnie inaczej. Biskupi podstawiają szczepionkobusy pod kościoły i tak dalej. Nie, to nie wiem, czy to hipokryzja, brak poszanowania dla własnego katolickiego nauczania, czy jak to jeszcze inaczej nazwać. No właśnie, tu jest problem, który bardzo dobrze artykułował mi arcybiskup Lęga, kiedy się poznaliśmy w 2017 roku. No, powiedział tak, moim zadaniem jako ojca jest doprowadzić do zbawienia siebie, dbać o żonę i dzieci. Tak? Jako redaktora, czy tam człowieka z wydawnictwa, dbać, żeby czytelnicy nie zbłądzili. Ale zadaniem biskupów jest zaopiekowanie się całym stadem, prawda? Większą ilością osób i to oni będą z tego rozliczani. A tutaj wygląda na to, że oni jakby zatracili, zapomnieli o tym, że Przyjmując pewną funkcję, przyjęli też sporą odpowiedzialność za, no nie za życie, bo to czym jest życie w dzisiejszych czasach, ale za, za duszę, za życie wieczne. I, i, I to właśnie oni będą z tego rozliczani na samym końcu. Więc ja na ich miejscu bym się troszeczkę bał i na pewno wyważałbym język w właśnie tak kluczowych sprawach, tak? Które, które potem mogą na Sądzie Bożym decydować o góra lub dół. Być może na Sądzie Bożym będzie też decydować, w jaki sposób nasza postawa w sprawie synodalności, która już teraz i w Polsce się no, jest nagłośniona, przetacza się przez Polskę, różne te wszystkie spotkania synodalne. Jak pan ocenia całe to zagadnienie synodalności w kontekście pańskiego powołania jako wydawcy katolickiego? Można powiedzieć, pan, jako osoba świecka, która publikuje ogromną liczbę książek dotyczących tematyki katolickiej, w pewien sposób tę synodalność, jeżeli dobrze byśmy ją rozumieli, je realizuje, bo słyszymy, że Kościół jest klerykalny. Wszystko robią księża i tak dalej, ale praktyka wydawnictwa Freedom pokazuje, że bynajmniej, bo takie właśnie wydawnictwo prowadzone przez ludzi świeckich też przecież dba dzisiaj w Kościele w Polsce o jasność wiary. Och, jest to bardzo, podobało mi się porównanie Jacka Hogi, mojego przyjaciela, który mówi, jakich czasów dożyliśmy, że były kibol wydaje Pismo Święte, tak, w łacińsko-polskie, bo nie ma wydawnictwa kościelnego, które by się tym zajęło, prawda? Więc, więc tak, na tym, na tym powinna wyglądać, tak powinna wyglądać synodalność. No co, w Częstochowie powołano już ten pierwszy zespół do spraw synodalności, są tam redaktorzy, redaktorzy Związani głównie z tym ruchem Światło-Życie, Redaktor tam z, z Radia Fiat, czy, czy, czy osoby z niedzieli. Ach, w jakiś sposób nawet myślałem i konsultowałem się z duchownymi, czy może spróbować się tam dostać, i spróbować. Nie wiem, przedstawić swój punkt widzenia, natomiast głosy były podzielone. Okazało się, że już w momencie, w którym powiedziałem, a cóż, spróbuję i w jakiś sposób, używając tych swoich kontaktów i konotacji, żeby w jakiś sposób się dostać, no to dostałem odpowiedź, że to powołuje takie te osoby, arcybiskup Depo, więc no, z racji tego, że ja reprezentuję. Reprezentuje ten nurt, który nie powinien się rozwijać w kościele, czyli ten tradycyjny katolicyzm, co zresztą zostało wyartykułowane przez arcybiskupa na jednym, na jednym spotkaniu, że to tak, wy sobie tam działajcie, ale nie rośnijcie. Nie? To tak, tak najlepiej by wyglądało. Więc nie mam szans, ale mogę napisać do nich list z informacją o tym, co mnie interesuje w kościele i co chciałbym zmienić. Nie? Więc zrezygnowałem z tego tej fasadowej synodalności, no bo jeśli przychodzi pięciu kolegów, którzy piją ze sobą piwo od 20 lat, no to przecież jak przyjdzie ktoś pijący z nimi, to o czym ma rozmawiać. Tak? Nie mamy tematów wspólnych. Jeżeli tak to wygląda w Częstochowie, to rzeczywiście nie wróży to dobrze częstochowskiemu procesowi synodalnemu. Pewnie w innych decyzjach jest podobnie, w Warszawie na razie ta, war ta otwartość jest trochę większa. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje, ale jak rozumiem, nie spodziewa się Pan tego, żeby wskutek tej synodalności i tych procesów synodalnych kościół w Polsce miał się naprawdę jakoś uzdrowić i zacząć po prostu lepiej realizować swoją podstawową misję, czyli prowadzenie Polaków do zbawienia. Nie, nie mam złudzeń, że nie doprowadzi to do naprawdę niczego dobrego, tak, a wykrali, wyklaruje i wykrystalizuje się znowu grupa nowych świeckich showmenów, tak, jak i, i, i celebrytów, którzy będą świecili prezentując, prezentując tak, jak prezentują sportowcy, że zaszczepmy się i już skończmy to tak, oni będą prezentowali, jak to świetnie jest na synodzie, bo my decydujemy, jesteśmy świeccy i, i to doprowadzi do tego, że powstaną nowe gwiazdy, youtubowcy i, i, inne, i inne formy autopromocji, a no, tak naprawdę, co to zmieni w kościele? Tak? No właśnie, Kościół jest jeden, święty powszechny i apostolski, a nie synodalny, bynajmniej przynajmniej tak nam mówi kredo, nawet jeżeli dzisiaj coś innego słyszymy, także władza jest apostolska, a nie osób świeckich. My się możemy troszczyć o jasność doktryny, mówić tam, gdzie ktoś, kto stara się przekroczyć, ale przecież nie ją definiować. Odchodząc od tej synodalności, jeszcze na koniec kwestia tej książki tutaj przecież jest wyraźnie zaznaczone, mówi Pan o tym też tom pierwszy. W takim razie, co będzie w tomie drugim i kiedy ten tom drugi w ręce polskich? Czytelników trafi, panie prezesie? Och, wydaje mi się, że chciałbym zostawić niespodziankę, co będzie w tomie drugim. Jest obecnie w tłumaczeniu, ale mam nadzieję, że w marcu przyszłego roku, czyli już tak naprawdę za trzy miesiące, będzie to. Ta książka dostępna, dostępna u nas. Ja tu jeszcze, Panie Pawle, taka informacja odnośnie nieomylności odnośnie papieskiej. To ach, tyle tych książek, właśnie Pan wspomniał, wydajemy. Zapomniałem, że wydawnictwo Freedom wydało w takiej serii Wiara Kościoła, książkę Nieomylność Papieska. Taka malutka książeczka w formie katechizmu. Wydana po polsku przez księdza Nowodworskiego, gdzie omówiono właśnie, czym jest nieomylność papieska w aspekcie historycznym, dogmatycznym i apologetycznym. I tam można się dowiedzieć właśnie, jak to do, do, wygląda, kiedy papież się myli, kiedy się nie myli i co może z tym zrobić świecka osoba. No to publikacja rzeczywiście ciekawa. Dopytam od razu, czy bardzo gruba, czy tylko trochę gruba? Jak to wygląda, gdzie idzie o zawartość? Och, nie, to jest naprawdę mm, nie przekracza z stron, o ile się nie mylę. Więc, więc jest to coś takiego, które można wchłonąć w jeden wieczór, a później mieć mocne argumenty do przy wigilijnej wieczerzy tłumaczeniu, dlaczego w kościele jest taka, a nie inaczej. I, I czy można trzeba zabierać głos, żeby. I czy można krytykować lepiej. papieża, prawda? Bo to, to jest ciekawe, ja jeszcze się wtrącę. Bardzo mi się to podoba. Ten kryzys na granicy białoruskiej i znowu te jojczenie, lewicy, no tak, a jak tam wśród tych uchodźców byłby Pan Jezus, też byście go nie przyjęli. Cały czas posługiwanie się tym argumentem wiary chrześcijańskiej katolickiej ludzi, którzy tak naprawdę najchętniej rzuciliby nas lwom na pożarcie. Nie? Tak. Bardzo im dziękuję za to. Mam nadzieję, że przez to, że będą szukali wśród tych uchodźców z, łap z łopatami i siekierami nowonarodzonego pana Jezusa, że ten nowonarodzony pan Jezus, który, który już niedługo przyjdzie, odmieni ich serca i sprawi, że może ich życie się troszeczkę zmieni. No cóż, niech szukają na pewno bliźniego, trzeba je w imigrancie dostrzegać, ale niekoniecznie musi to oznaczać otwieranie granic szeroko przed każdym, kto tylko tego chce, zwłaszcza gdy jest przez jakiegoś dyktatora nam nie, nasyłany. To też powinna być oczywistość, a niestety dzisiaj nie jest. Nie, bardzo dziękuję w takim razie, panie prezesie, za tę rozmowę i za publikację tej książki. Myślę, że niezwykle ważne, ja tu jest wiele tekstów, o których też często pisaliśmy na PCH24. I spadała na nas straszna krytyka, jak, jakobyśmy atakowali papieża, a przecież tutaj nie atakowanie chodzi tylko o troskę i o papieństwo, i o troskę o Kościół. Myślę, że i panów przy publikacji tej książki właśnie takie motywacje przyświecały, czy raczej atak. Nie no to generalnie bardzo urzekła mnie, czytając wstęp, kiedy kupiłem, kiedy kupiłem tą wersję anglojęzyczną jeszcze książki, to urzekł mnie wstęp arcybiskupa Wigano, który który tam wpisał, że, że to jest potrzebne, tak? Ta książka może teraz nie jest do końca potrzebna, bo ona nic nie zmieni, ale za te 10, 15, 20 lat ten dokument epoki, że katolicy nie milczeli, że kiedy prowadzono ich duszę. Nie wiadomo gdzie, tak, to byli ludzie, którzy powiedzieli non possumus tak, i, I to mi się bardzo podoba. Jeszcze pragnę powiedzieć, że jesteśmy w już końcowym przygotowaniu i ukończeniu jeszcze jednej książki są to drugi tom listów arcybiskupa Wigano, który też ukaże się na początku przyszłego roku, tak więc też serdecznie zachęcam do tego, żeby śledzić stronę wydawnictwa, wspierać polskie niezależne. Media, działanie tak jak PH24, działalność pana Pawła, z którym no, nie wiem, czy możemy już powiedzieć, ale jesteśmy po słowie odnośnie wyprodukowania jednej książki na bardzo ciekawy temat, która mam nadzieję, że ukaże się też w przyszłym roku i zawojuje nasz rynek czytelniczy i pokaże, czym jest, czym jest zakulisowe działanie w Kościele. Oby tak było rzeczywiście, aby się to wszystko udało. Bardzo dziękuję w takim razie raz jeszcze za rozmowę, za te wszystkie publikacje. Zachęcam wszystkich naszych widzów do tego, żeby śledzić ofertę wydawnictwa Freedom, bo wiele tam jest takich książek, które naprawdę są potrzebne, a nikt inny ich nie chce wydać, bo się albo boi, albo no nie wiem, z jakiejś przyczyny nie chce, a Freedom je wydaje i to jest niezwykle. Wartościowe. No, oczywiście zachęcam również do tego, żeby wspierać nasz kanał. Wszystko rozpisane pod tym nagraniem. Bez tego wsparcia nas nie będzie, a wtedy będzie mniej treści katolickiej w internecie. Tak jak mówiłem na początku, tego przecież byśmy nie chcieli, więc do wspierania gorąco zachęcam. Raz jeszcze dziękując i zarazem życząc, no już zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc i dobrych świąt i jeszcze tej reszty Adwentu. Również przeżywania jej w takim autentycznym oczekiwaniu na Jezusa Chrystusa, a nie na jakieś pseudo-wybawienie ziemskie od koronawirusa myślimy o Bogu, a nie o tej zarazie, którą nam tak wszyscy oferują, pewnie często bardziej mentalnej niż autentycznej. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się i z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.